coś dużego siedzi. No w końcu, no. Dobra, tutaj zarośnięty. Wychodzimy z dżungli, proszę Państwa, i okazuje nam się bardzo ładna miejscowa. Za górami i za lasami okazała się bardzo fajna miejscowa z rybami. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Fish Hunter. Znalazłem bardzo fajną miejscówkę, dojechaliśmy na miejsce i połowiliśmy jak trzeba. Chłopaki cały czas obserwowały, jak łowię ryby i nie dowierzali. Dobra, że w ciągu tutaj zarośnięty. Trzy ryby na tej wychodzimy z dżungli, proszę Państwa, i okazuje nam się bardzo ładna miejscowa, na której zaraz łowię nie wiem co. Jedna przynęta, wiele ryb. Rozkładamy sprzęcik. Jazda. Jakby kto pytał, to obrotóweczka była z Jacksona. Siedzi pierwszy rzucik. Nie dowierzali, dlatego musiałem ocenzurować wideo. Jak to się mówi, fish hunter łowi ryby w pierwszym rzucie. Oj, za drugim rzutem. Za trzecim. Nic, ale za czwartym razem przywaliła bardzo ładna, konkretna sztuka. Pogoda sprzyjała, słoneczko świeciło. Miejscówka na szczęście nie miała dużo zaczepów, także obeszło się bez zerwania sprzętu. I było bardzo fajnie. To był jeden z bardziej udanych wypadów wędkarskich. No w końcu, no! No co siedzi? Na chama dzida siedzi. Siedzi patelniaczek. Taki 50. No niestety nie miałem ze sobą podbieraka, bo wypad wyskoczył nam nieplanowanie. Szczupaczek poszedł do ekologicznej torby i skończył na patelni. A siedzi coś. Piękny okoń. O tak. Rybki były bardzo smaczne i bardzo zdrowe. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, zostańcie na dłużej, dzwoneczek i lecimy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Same pyszności na tej patelni.